Plama! Polska! Plama! 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 Kochaj uchodźcę swego, jak siebie samego. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym wydarzeniu w ramach Forum Przyszłości Kultury. Będziemy rozmawiać o symbolach i o sztuce protestu. Jest z nami kilkoro gości, których najpierw krótko przedstawię, chociaż przypuszczam, że większość z Państwa ich dobrze zna. Po pierwsze, dyrektorka organizacji masowego rażenia. Uważa, że ludzie powinni mieć więcej do powiedzenia. W ciągu godziny potrafi uruchomić akcję. Trenerka, aktywistka Weronika Paszewska. Dzień dobry Państwu. Telewizje mówią o nim skandalista. Prawica mówi prowokator. Podobno już w latach 80. ordynarnie zakłócał różne wydarzenia. Sam o sobie mówi czasem lewacki wariat, a lewica się o niego kłóci. Paweł Kasprzak, Obywatele RP. Dzień dobry. Z wykształcenia architektka, artystka, aktywistka, współtwórczyni akcji, w której mogą Państwo tutaj wziąć udział. Kobiety niech będą dzięki. Związana z Komitetem Praw Obrony Lokatorów, Adelina Cimochowicz. Nie zgodził się na to, żeby na scenę w Poznaniu wszedł Ryszard Petru i zaprosił go do udziału w służbie porządkowej. Organizował pogrzeb zimy, przynosił dywany na Plac Wolności. Nie podoba mu się hasło Precz z Kaczorem. Franciszek, biorę to na klatę, Starczewski. Dobry wieczór. No i jeszcze krytyczka literacka, członkini partii Razem, członkini kolektywu WAKAT, czyli kolektywu pracownic i pracowników słowa, którzy robią pismo na rzecz rewolucji ekofeministycznej i zmiany stosunków produkcji. WAKAT mówi też o sobie, jesteśmy żywym numerem wykręconym obecnej władzy. Maja Staśko. Dzień dobry. Może to nie jest zbyt ładnie w jednym teatrze mówić o innym teatrze, ale muszę Państwu powiedzieć, że od kilku dni dostaję od moich znajomych sygnały o tym, że byli na spektaklu, który ich strasznie zdołował. I że to jest taki spektakl, po którym nie mają ochoty właściwie nic robić i należy tylko się zakopać pod kołdrą i pójść spać. Więc kiedy ja robiłam research do tego panelu i kiedy czytałam o tym, co robią nasi goście, jak działają i co udało im się osiągnąć przez ostatni rok, ostatnie dwa lata, ostatnie miesiące, to dostałam ogromnego kopa energii. Więc serdecznie Państwu polecam nie tylko wytrwanie w tym panelu do końca, ale również później poczytanie rozmów, wywiadów i tak dalej. Paweł Kasprzak będzie mógł zaraz ze mną zapolemizować. A na początek, ponieważ ja bardzo wierzę w to, że opowiadanie historii, opowiadanie o początkach ma duży sens, a my mamy tu rozmawiać o symbolach i o języku i o tym, co się zmieniło przez ostatnie miesiące w sferze wizualnej, jakimi nowymi symbolami, nowymi słowami, nową przestrzenią symboliczną zaczęliśmy się posługiwać i w niej żyć, to chciałabym na początek poprosić, zaczynając od Weroniki Paszewskiej, jak to się zaczęło? Jak wymyśliliście coś takiego jak organizację masowego rażenia, no i coś takiego jak symbol, który stał się bardzo ważnym symbolem, czyli łańcuch światła? To tak, sięgając z takich zupełnych początków, to pomysł na akcję Demokrację powstał w 2014 roku.
I my bardzo lubimy to pytanie, które często pada albo ze strony naszych aktywistów, albo ze strony polityków, co robiliście za PO. Więc bardzo lubię wspominać to, że Akcja Demokracja powstała, formalnie została zarejestrowana w maju 2015 roku, a z pierwszą kampanią wystartowaliśmy jeszcze we wrześniu właśnie 2015 roku, czyli jeszcze za poprzednich rządów koalicji PO i PSL. I to była kampania, którą apelowaliśmy o przyjęcie ustawy o ochronie środowiska, która dała samorządom narzędzia do wprowadzania uchwał antysmogowych. I pomysł na akcję powstał w gronie kilku osób. Może ktoś na sali był na pamiętnym spotkaniu w barze prasowym. Nie widzę nikogo, żeby machał ręką. To było takie spotkanie, gdzie rozmawialiśmy w ogóle o tym pomyśle i testowaliśmy, sprawdzaliśmy, co zaprzyjaźnione z nami osoby, reprezentanci różnych ruchów, grup nieformalnych, ale też organizacji pozarządowych myślą w ogóle o takiej organizacji w Polsce. Warto wspomnieć o tym, że my dążymy do tego, żebyśmy byli organizacją społeczną, która w całości się finansuje z indywidualnych wpłat osób zaangażowanych w nasze działania. I tu była taka główna wątpliwość, bo Polska najczęściej nisko wypada w różnych rankingach filantropii, więc to była taka nasza wątpliwość, ale te dwa lata działalności pokazały, że jesteśmy na bardzo dobrym kierunku na tej drodze, bo już ponad połowę naszego budżetu pokrywamy z wpłat indywidualnych, za co serdecznie też wszystkim dziękuję, którzy przyczyniają się do tego, że możemy działać. To nie jest tak, że my też w pełni wymyśliliśmy w ogóle pomysł na Akcję Demokrację samodzielnie. Wzorujemy się też na inicjatywach, które funkcjonują na świecie. I pomysł na organizację jest taki, że wykorzystujemy internet. To nie jest tak, że my działamy tylko w internecie i pierwsze miesiące naszej działalności byliśmy głównie kojarzeni z apeli internetowych, które stawialiśmy. Ale no, po roku działania udało nam się pokazać, że to nie jest jedyna forma działania razem z nami w Akcji Demokracji i te lipcowe protesty, których chyba najbardziej zasłynęliśmy, udowodniły to. Warto wspomnieć o tym, że my jesteśmy organizacją wielotematyczną, co oznacza, że nie działamy tylko w obronie demokracji i państwa prawa i praworządności, ale mamy jeszcze trzy obszary i to jest ochrona środowiska, prawa człowieka i sprawiedliwość społeczna. Więc od takich rozmów czwórki fundatorów w 2014 roku przez jakiś niecały rok doprowadziliśmy do tego, że zarejestrowaliśmy formalnie fundację, ale my bardzo często podkreślamy, że Akcja Demokracji jest ruchem ludzi i do tego dążymy. Nie jesteśmy organizacją kilku tam osób działających w biurze w Warszawie, ale jesteśmy ruchem w całej Polsce i tam, gdzie jest nam po drodze działamy razem, tam gdzie nie jest nam po drodze, to nie działamy, ale liczy się, ważniejsze jest to, co nas łączy i tam, gdzie jesteśmy w stanie więcej osiągnąć wspólnie, to staramy się to robić. Czyli w Barze Mlecznym. Jeszcze raz? Czyli w Barze Mlecznym. W Barze Mlecznym, tak, no to jest początek w Barze Mlecznym, tak. Okay. A możesz jeszcze powiedzieć, bo ja posługuję się tym sformułowaniem, którego ty sama użyłaś w 2015 roku, organizacja masowego rażenia. Tak, to odnosimy się do tego, że bardzo często jak w biurze akcji zastanawiamy się, czy wystartować z jakimś działaniem, z jakąś kolejną kampanią, to zadajemy sobie takie pytanie, czy aktywiści, aktywistki Akcji Demokracji, czyli te osoby, które działają z nami czy w internecie, czy w takiej przestrzeni publicznej, czy oni będą zainteresowani tym? I jeżeli na to pytanie odpowiadamy sobie, że nie będą, to bardzo rzadko w ogóle startujemy z jakimś działaniem. Więc dla nas to jest taki warunek konieczny i stąd to takie masowe wrażenie. Jeżeli jesteśmy w stanie coś osiągnąć rzecznictwem, spotykaniem się z politykami, namawianiem ich na to przez jedną, dwie kompetentne osoby z naszego zespołu, to nie jest nasz sposób działania. Nasz sposób działania to jest taki, że
często taką metaforę używamy, że staramy się być taką bardzo głośną tubą i umożliwić wybrzmieniu tych pojedynczych głosów, które samodzielnie nie mają jakby możliwości zmienienia, nie wiem, prawodawstwa, czy jakiejś ustawy, czy odwiedzenia polityków od jakiegoś głupiego pomysłu, ale w momencie, kiedy faktycznie umożliwimy tym głosom wspólne wybrzmienie, czy za pomocą apeli, czy za pomocą demonstracji, czy za pomocą, nie wiem, tysięcy e-maili, które pójdą do danego decydenta politycznego, to jest to masowe rażenie, o którym my często mówimy. Okej, okay, czyli Akcja Demokracja powstała jeszcze za Platformy Obywatelskiej, natomiast niektórym wydaje się, że Obywatele RP powstali przedwczoraj, albo 2 miesiące temu, albo 3 miesiące temu, ale to też nie jest tak. Więc jak to się zaczęło, skąd to się wzięło i skąd te róże, które są tak z wami kojarzone? No, róże to jest długa historia i stosunkowo niedawna rzeczywiście, bo one funkcjonują od grudnia ubiegłego roku, a od my jesteśmy aktywni jako bardzo mała grupka. A od jesieni 2016 roku, kiedy zaczęły się te protesty spowodowane przejęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. I powstaliśmy dlatego, że nie chciano nas w KODzie. Że dokładnie mówiąc, pierwsze pomysły, które mieliśmy na tę rzeczywistość, się w Komitecie Obrony Demokracji, dokąd zgłosiliśmy się, jak bardzo wielu innych ludzi, się nie spodobały do tego stopnia, że no cóż, byliśmy wszyscy wykluczeni stamtąd i odcięci od tam wszelkich kanałów komunikacyjnych. No ale to się tak zaczęło. Myśmy uważali, że chcemy być po prostu grupą ludzi, która coś proponuje konkretnego. To są działania ze strategii, z filozofii, z etosu obywatelskiego nieposłuszeństwa i biernego oporu. I myśleliśmy o sobie przez bardzo długi czas jako o części takiego większego ruchu. I tak widzieliśmy swoje zadania. Okazało się, dużo by o tym mówić, że historia potoczyła się inaczej. KOD w tym sensie takim, w takim funkcjonowaniu, od jakiego wystartował, jako taki ogólnopolski, powszechny ruch, który chciał nie być zorientowany ideowo, a już na pewno nie politycznie, właściwie nie istnieje jako taka siła integrująca wszystkich, co powoduje, że musimy jeszcze na nowo przemyśleć sposób swojego funkcjonowania i to robimy. Biała Róża wzięła się, przepraszam jeszcze raz, jak może wracając, to co myśmy proponowali, to nie jakaś orientacja polityczna oczywiście, nie jakiś konkretny program działania, tylko strategia wymuszania na władzy tu i teraz bardzo konkretnych ustępstw. Uważaliśmy, że to jest po pierwsze możliwe, po drugie z bardzo wielu względów istotne. Takim dobrym przykładem są prawa mniejszości seksualnych. Tak jak pamiętamy wszyscy, Marsz Wolności organizowany przez Nowoczesną i Platformę Obywatelską 6 maja to było, pamiętam. I wtedy doszło do takiego fantastycznego incydentu, że trójka aktywistów gejowskich wyskoczyła przed czoło tego marszu z transparentem, na którym było napisane: nie ma wolności bez równości. Dosyć prawdziwe, tak przy okazji było to hasło. I wtedy idący w pierwszym szeregu tego pochodu politycy z kwaśnymi minami czekali na rozwiązanie tej sytuacji. Ono nie było miłe, a potem komentarze były takie, że przywróćmy najpierw stolik z napisem demokracja, a potem, kiedy już cywilizowane reguły demokracji zaczną na powrót funkcjonować w Polsce, to wtedy wydebatujemy sobie, jak to powinno być z prawami gejów na przykład. No więc myślę sobie, że znaczy hipokryzja i fałsz tego twierdzenia jest dosyć oczywisty. To nigdy w Polsce nie nastąpiło, nigdy w Polsce na ten i na inne tematy nie było żadnej poważnej debaty, która by brała pod uwagę czyjekolwiek prawa, jeśli chodzi o mniejszości. Myślę sobie, że gejowskie środowiska bardzo dobrze wiedzą już dzisiaj, że albo sobie te swoje prawa wydepczą tu, teraz,
Pewnie najlepiej, póki rządzi jeszcze konserwatywny, skrajnie obóz, bo inaczej to się nigdy nie zdarzy. Więc to jest jedna z takich wartości, która kazała nam myśleć o tym, co się rzeczywiście da wymusić na tej władzy, zamiast czekania na, nie wiem, werdykt wyborczy, który miałby władzę Prawa i Sprawiedliwości znieść. No więc, jak mówię, z tym się w Kodzie nie zmieściliśmy. To bardzo długa była historia i wielokrotnie, w wielu przypadkach bardzo dla nas bolesna. Biała Róża natomiast, no to się wiąże z tą sytuacją, z którą mieliśmy do czynienia na krakowskim Przedmieściu. Tam rzeczywiście chodzi o takie bardzo podstawowe prawa obywatelskie, to jest wolność zgromadzeń, oczywiście, ale myśmy tam zawsze stali w proteście przeciwko takiemu narastającemu społecznemu żywiołowi, którego istotną treścią jest deptanie ludzkiej godności. I to bardzo wielu różnych środowisk dotyczy. Mniejszości seksualnych, religijnych, politycznych, każdych. To się oczywiście żywi propagandą Prawa i Sprawiedliwości, bo mit smoleński, jak wiemy, służy głównie do tego, żeby pokazać palcem wrogów politycznych i nazwać ich mordercami, zdrajcami, targowicami itd. i upodlić ich straszliwie. Dlatego Biała Róża, że to jest taki symbol, no to był, jak wiemy, symbol niemieckich antyfaszystów. Myśmy bezpośrednio do tego nie nawiązywali, ale myślę sobie, że powody, dla których zdecydowaliśmy się na ten biały kwiat akurat, taki sam jak oni, były takie same. Tak? Chodzi o taką szlachetną, pokojową ideę i chodzi o godność człowieka. To jest nasz bardzo silny taki etyczny imperatyw, że no, kiedy kogoś flekują, to nie wolno stać obojętnie. Należy koniecznie stanąć po stronie flekowanego, a broń Boże nie wśród milczących świadków i na pewno już nie po stronie flekujących. A Biała Róża stała się symbolem tego protestu w momencie takiego przesilenia i to pewnie wtedy zaczęliśmy być znani. Pan poseł Jarosław Kaczyński obdarzył nas owocami swojego niezwykłego PR-owego talentu, nazywając ten kwiat symbolem skrajnej nienawiści, skrajnej głupoty i to pewnie jemu zawdzięczamy to, że tak bardzo jesteśmy znani i kojarzeni z tym skądinąd przepięknym i myślę sobie, że fajnie wymyślonym symbolem. A czy ktoś, jak on się pojawił? Czy ktoś go przyniósł? Czy ktoś zaproponował? Ktoś zaproponował. Okej, dobra. W Poznaniu mieliśmy do czynienia z jednymi z największych protestów. Ty, Franciszek, opowiadasz taką anegdotę o tym, że był pilot Boeinga 404, który leciał nad Polską i zobaczył światła, łańcucha światła i do wieży kontrolnej nadał komunikat łamaną polszczyzną, jeszcze Polska nie zginęła. Więc jak to się zaczęło, że tak to się, może nie skończyło, ale że tak to było w jakimś momencie? Rzeczywiście był taki jeden wieczór, nie wiem, ostatni czy przedostatni po tym, jak już się skończył ten poznański łańcuch, podeszła do mnie taka para, takie małżeństwo około 50 lat na oko i powiedzieli: panie Franku, mamy tutaj ciekawą rzecz. I właśnie na telefonie mi puścili nagranie, jak właśnie ten pilot przelatuje nad Poznaniem, chce lądować na ławicy i właśnie odczytywał tam numerki, wiecie, 1, 2, 3, 4, 5, 5 i jeszcze Polska nie zginęła. Coś takiego, nie? Ale w każdym razie chodzi o to, że przelatując nad Poznaniem, lądując właśnie na naszym lotnisku, można było doskonale zauważyć, że z lotu ptaka ponad 15 tysięcy osób świeci, tworząc właśnie napis veto i ten napis był czytelny. Na tyle, że właśnie najwyraźniej pan prezydent Andrzej Duda go zrozumiał, skoro przynajmniej dwa weta zastosował. Później ten napis oczywiście też sfotografowaliśmy z drona, stworzyliśmy z niego
jakby była mema, gifa. Było mem, tak gif, oczywiście była fotografia, później była pocztówka. Mam jeszcze trochę tych pocztówek, także oczywiście bardzo chętnie komuś rozdam, jeśli ktoś byłby chętny, bo to jest jakieś takie wspomnienie tego lipca. W każdym razie, to, jakby to powiedzieć, skąd się to wszystko wzięło, jak to się rozpoczęło? To znaczy, szanowni państwo, podobnie jak właśnie... Ty masz pewne doświadczenie, ale w czymś innym, no właśnie, właśnie, w akcjach... Znaczy w czymś, właśnie trochę w czymś innym... Kulturalno-społecznych... I no właśnie w czymś podobnym. To jest tak, że podobnie tak jak nie, która z was też skończyła architekturę. Pracuję jako architekt w tym momencie, ale tytułuję siebie jako architekt aktywista, bo organizuję różne wydarzenia w przestrzeni publicznej, albo jakieś takie święta uliczne, jak pogrzeb zimy, czyli jest taki wielki korowód, takie przywitanie wiosny i tam kilkaset osób idzie z marzanną, z orkiestrą i to jest takie, prawda, nasz lokalny mały patriotyzm poznański. I tego typu wydarzeniami się zajmuję. Również też przestrzenią publiczną, która moim zdaniem jest ekstremalnie ważna w takim sensie, że o jakości przestrzeni publicznej, od tej jakości, od tego, czy ona jest dostępna, przyjazna, można powiedzieć, że zależy kondycja naszej małej, lokalnej demokracji, nie? Bo jeśli coś jest publiczne, powszechne, wspólne, to znaczy, że jest demokratyczne w pewnym sensie. Dlatego staram się robić od kilku lat takie akcje mające na celu jakby odczarowanie tych przestrzeni publicznych, pokazywanie, że być może to jest brzydkie miejsce, być może to jest zwykły szary plac, ale jeśli tego jednego dnia przyjdziemy tam z kocami, z dywanami, z koszykami piknikowymi, to możemy na jeden dzień uwolnić jego potencjał i pokazać, jak to miejsce mogłoby działać na co dzień. Albo innym razem zastanawiałem się razem z kolegą, co zrobić, żeby ten ciemny park, który jest w centrum miasta, mógł również fajnie działać nocą. No i stwierdziliśmy, że zaprosimy wszystkich ludzi po prostu z Poznania, zrobiliśmy wydarzenie na Facebooku, żeby przyszli z lampkami domowymi, świątecznymi i tak dalej. A my dostarczyliśmy prąd i w ten sposób stworzyliśmy taką akcję Pstryk, mającą na celu właśnie stworzenie spontanicznej, fajnej, pozytywnej przestrzeni publicznej. No i właśnie, tego typu różnymi wydarzeniami tam się zajmuję, ale również też zajmuję się, interesuję się polityką, najczęściej lokalną, samorządową. Organizuję też różne debaty w ramach inicjatywy Centrum Otwarte, mające na celu też jakąś naprawę czy jakiejś przestrzeni, ulic, dyskusje o mieście, o architekturze. Ale oczywiście od kształtu miasta i od kształtu naszego życia przede wszystkim fundamentalnie zależy to, w jakim systemie prawnym działamy. Mam też taką sytuację, że pochodzę z rodziny prawników. Tak się składa, że jak wszyscy są jakimiś prawnikami, albo studiowali prawo, albo są adwokatami i tak dalej. Ja jestem taką czarną owcą, że po prostu jestem taki nie pies, nie wydra. Ale mimo wszystko się tą polityką jakoś przejmuję. No i tak czytam te wszystkie wiadomości, chodzę na wszystkie protesty, czy to KOD-u, czy ktokolwiek inny tam coś organizował. I nagle jest Trybunał Konstytucyjny przepadł. Jest czerwiec tego roku. Zbierają się czarne chmury nad Sądem Najwyższym i Krajową Radą Sądownictwa. Mnie po prostu nosi. Więc widzę, jest demonstracja KOD-u w Poznaniu. Idę. Jest może 50 osób. I jestem załamany, tak? Po prostu jacyś są przechodnie. Mało kto zwraca na to uwagę. Z kolei protestujący z KOD-u wołają tam precz z kaczyzmem, precz, tam no bardzo agresywne hasła, tam różni lokalni politycy się wypowiadają, tak agitują, wiecie, agresywnie i widzę, że mało kogo to interesuje z przychodni. Jest miłe popołudnie, zachód słońca, ładna pogoda. Wracam do domu i po prostu i dygoczę, po prostu, bo myślę sobie, słuchajcie, no zbliża się koniec świata, tak? W takim sensie, że
zaraz obudzimy się w zupełnie innym państwie, rządzonym przez jedną partię, jednego człowieka w zasadzie. A jak nikt tego nie widzi, o co chodzi, nie? Dlatego z tej wściekłości tam czytałem wszystko, o co chodzi i co się szykuje. Przeglądałem internet i zobaczyłem bardzo ciekawe wydarzenie zatytułowane właśnie Łańcuch Światła. Patrzę właśnie, organizatorzy, czyli Justycja, Stowarzyszenie Sędziów Polskich. Myślę sobie, fajnie, spotykają się pod Sądem Najwyższym. Dzwonię, dzień dobry, pan sędzia Bartłomiej Przymusiński. Ja pytam, słuchajcie, no super sprawa, czy chcecie zrobić coś takiego w Poznaniu albo czy w innych miastach? Oni mówią, nie, nie przewidujemy, że ktokolwiek się tym zainteresuje. No, tak, no nie sądzimy, no, może, tak jak powiedziałem, no to czy nie macie nic przeciwko, że ja zrobiłem taką akcję w Poznaniu? I on powiedział, ten Bartłomiej powiedział, jasne, spoko, proszę, rób sobie, nie mam nic przeciwko. Nie? No i tu zdarzyła się ciekawa sytuacja, ponieważ ja właśnie myślałem, że oni chcą zrobić taką trochę akcję jak ten mój pstryk kiedyś, że ludzie przychodzą ze swoimi światełkami i tworzą sobą właśnie to światło jakby w obronie niezawisłości sądów. I dlatego stworzyłem wydarzenie, że zaprosić ludzi, słuchajcie, stańmy w kręgu obywatelsko, niezależnie, milcząc, nie skandując nic, tylko po prostu trwając w obronie sądów. A później, jak sprawdzałem relacje z tego, co się działo w Warszawie, jakby po tym pierwszym łańcuchu, to widziałem, że ludzie szli pod Sąd Najwyższy i zostawiali świeczki. I jakby się okazało, że trochę przez przypadek wyszła taka formuła, bo mi nie chodziło o to, żeby to były świeczki, że to jest na do widzenia, że to jest pogrzeb, tylko że walka trwa, że my stoimy, że my świecimy, że my bronimy. I że stoimy na tej straży, no, póki mamy baterie w telefonach, póki mamy jakiekolwiek światło pod ręką. No i jak przyszedłem pierwszy raz na Plac Wolności, na ten łańcuch, na którym byłem jedynym organizatorem, w sensie no, takim jako osoba, zaprosiłem też z Justycji sędzię Olimpię Małuszek, ona przyszła z oświadczeniem. Nie mieliśmy nic, byliśmy w dwie osoby. Nagłośnienie pożyczyliśmy z knajpy obok. Ja myślałem, że rzeczywiście zrobimy jakieś kółko, tam wiecie, 200 osób, nie? A tu się okazuje, że jest kilka tysięcy osób na całym placu i nie ma mowy o żadnym kółku, tylko jest morze światła. I byłem w absolutnym szoku. No i później ta kula śniegowa się rozkręcała i właśnie finalnie było nas ponad 15 tysięcy osób i rzeczywiście z drona układaliśmy te napisy i wysyłaliśmy. Ale to jest trochę historia, tak? To jest lipiec i to było niesamowite. I udało nam się coś osiągnąć, nam wszystkim, tak? Bo w 200 miastach ponad każdy robił te protesty, różne organizacje, kody, nie kody, akcje demokracje. Wszyscy tutaj po prostu wiosłowaliśmy w tym jednym kierunku i niesamowite, że udało się coś wywalczyć, coś stworzyć, coś ruszyć, że udało się decyzję prezydenta zmienić. Jestem pewien, że bez tej mobilizacji prezydent by podpisał i w ogóle by się nie przejmował, ale coś się wydarzyło. W każdym razie, co jest dzisiaj, tak? Dzisiaj sytuacja jest taka, że emocje siadły, minęło dużo czasu. Może do tego przejdziemy potem, wiesz? Potem? Tak. Dobrze. Do dzisiaj przejdziemy potem. Dobrze, do dzisiaj przejdźmy potem. Bo na razie chciałabym przejść do Adeliny Cimochowicz i zapytać o jeden z innego rodzaju symboli, bo tu mamy róże, mamy światło. Ale kiedy pisałam opis do tej debaty, to wspomniałam też o Jolancie Brzeskiej. Ty jesteś związana z ruchem lokatorskim i pamiętam, jak pisałam ten opis i tak raz pisałam Jola Brzeska, potem skreślałam, pisałam Jolantę Brzeska, potem znowu pisałam Jola Brzeska i jakoś
No miałam wrażenie, że to jest taka postać, która stała się symboliczna, stała się ważna, może za bliska, może za daleka, też jakaś postać, która no, zjednoczyła jakoś ten ruch, który był bardzo rozproszony, a może nie zjednoczyła, może to jest tylko takie moje wrażenie. Czy mogłabyś nam coś powiedzieć na ten temat? Chciałabym móc powiedzieć co innego, ale niestety rzeczywistość jest taka, że to bardzo smutne, ale my jako ruch, bo ja też jestem tego częścią, nie jesteśmy zbyt blisko siebie i to też jest moja trochę taka fantazja, żeby stało się tak, żebyśmy byli w stanie tworzyć wspólnie jakąś siłę i żeby te jakieś takie niewypowiedziane w sumie podziały przestały istnieć, bo to nam nie pomaga, a wciąż jakby te ruchy są jednak niewielkie i różnice ostatecznie między nami też nie. Myślę, że postać Joli Brzeskiej też zanim stała się ta tragedia, ona była bardzo ważną postacią, jakby była wtedy też twarzą tego ruchu. Teraz jest symbolem, tak, jakby postacią, która łączy nas wszystkich, ostatecznie chyba najbardziej. Bo myślę, że poza nią niestety to funkcjonuje w jakimś rozproszeniu. Ja też osobiście w komitecie działam rok, więc myślę, że to jest wciąż bardzo krótko, biorąc pod uwagę, jak długo robią to inni ludzie, z którymi współpracuję. Zresztą było chyba spotkanie z Jakubem Rzaczkiem, z Beatą wczoraj tutaj w teatrze. I oni głównie zajmują się pomocą prawną, oni są tego specjalistami. Pracy jest dużo więcej, niż oni są jej w stanie wykonać. Więc ja dołączyłam jako ta osoba, która zajmie się tak, brzydko mówiąc, empoweringiem, jakby żeby zjednoczyć nas bardziej, jakby... Bo też to, ja nie jestem pierwszą osobą, która to zauważyła, pierwsza zrobiła to właśnie Beata Siemieniako i zobaczyła, że walczą głównie kobiety, że to one znajdują w sobie siłę, żeby zadbać o to, żeby nie wylądować na ulicy, żeby dbać o swoją sytuację, jakby nie poddają się. To mężczyźni często odpuszczają, jakby możemy sobie darować teraz jakby psychologizację tej sytuacji. W każdym razie ja poczuwam się i to jest dla mnie chyba najważniejsze w moim działaniu, żeby przypominać im o tym i budować tą świadomość, tą pewność siebie, poczucie sprawczości przede wszystkim, bo ta sprawczość jest, ale totalnie nieuświadomiona. I tak, to jest dla mnie ważne, nie wiem, to już muszę przejść dalej. Dobra, Maja Staśko, ty jesteś krytyczką literacką, a ja trochę chciałam cię wykorzystać jako krytyczkę tej rzeczywistości symbolicznej. W niedawnym tekście, który opublikowała Krytyka Polityczna, który był twoją polemiką z Kazimierą Szczuką, ale ja wyjmę z niego inny wątek, napisałaś takie zdanie: wiemy, jak działa język, bo podlegamy jego wykluczeniom od lat. Trochę i Akcja Demokracja, i Obywatele RP, i takie grupy, które się tworzą w różnych miastach, jak ta, którą stworzył Franciszek Sterczewski, pokazuje, że te ruchy obywatelskie wiedzą, jak działa język wizualny, język kultury, język symboli. Czy tak jest? Czy to jest coś rzeczywiście nowego, z czym mamy teraz do czynienia? Nie, absolutnie nie jest to nic nowego, to znaczy ruchy lokatorskie, które działają już od wielu, wielu lat w Polsce, związki zawodowe i tak dalej, także bardzo dobrze wiedziały, jak działa język. Nie miały pewnie poparcia elit liberalnych, więc pewnie medialnie czy w przestrzeni publicznej nie funkcjonowały na tych samych zasadach. Natomiast to jest kontynuacja pewnego procesu, który następuje, znaczy który trwa, który był już wcześniej. To jest walka, która trwa. Jeśli chodzi o język, to warto wiedzieć, że język nie jest no logo. Język nie jest apolityczny. W języku przemycamy rozmaite struktury patriarchalne, rozmaite relacje seksistowskie, klasistowskie często. I żeby też świadomie posługiwać się językiem, czy też żeby świadomie wybierać narrację, po której chcemy stanąć, po prostu musimy zdawać sobie sprawę z tego, że język jest polityczny. A zatem to, czy na jakiejś demonstracji śpiewamy hymn polski, czy śpiewamy
chór czarownic, czy tańczymy do tego chóru czarownic, czy może Czerwony Sztandar, albo inne teksty kultury w bardzo konkretny sposób ustawia nam także typ wspólnoty, którym się posługujemy. To w jaki sposób posługujemy się językiem, jakie wykorzystujemy też elementy kultury, poezji, wiersze, w jaki sposób korzystamy z języka, pokazuje także przede wszystkim pozycję, z której wychodzimy, klasową, płciową, czy jesteśmy w relacjach władzy po której stronie, ale także pokazuje nasze postulaty. Dlatego język nie jest no logo, o języku warto mówić full logo i podobnie pewnie warto myśleć po prostu o przestrzeni społecznej. Wywodzimy się z różnych przestrzeni, z różnych pozycji i postulaty także mamy różne. I żeby je dojrzeć, warto pewnie sprzeciwiać się hegemonii, która funkcjonuje i pokazywać, jestem stąd, postuluję to, przynależę do danej grupy. To bardzo dobrze było widać właśnie w tej dyskusji z Kazimierą Szczuką, ale to nie jest wyjątek odosobniony. To nie jest wyjątek. Wcześniej Rada Języka Polskiego chciała pokazać, że nie zgadza się na to, w jaki sposób wykorzystuje się obecnie język. I argumenty, które wówczas wytoczyła, były argumentami wyłącznie estetycznymi. Nie zgadza się na wulgaryzowanie języka, nie zgadza się na brutalizację. Tu w ten sposób pokazała także, że to polityczne myślenie o języku, a zatem o tym, jakie wybieramy sposoby formułowania przestrzeni, relacji, wspólnoty, że nie do końca jest świadoma tego tak naprawdę, w jaki sposób to działa, że język ma znaczenie. Język, brutalizacja, wulgaryzacja języka nie jest zła dlatego, że oto ktoś użył wulgaryzm i zranił uszy wyjątkowo subtelne klasy średniej czy wyższej, tylko dlatego, że dyskryminuje. Albo dlatego, że na przykład krzywdzi jakąś osobę. I warto pewnie, albo że z pozycji władzy wykorzystuje swoją, czy nadużywa swojej pozycji władzy. I pewnie jeśli mówimy o języku, jeśli mówimy o symbolach, o znakach, to pewnie warto jednak mieć tę świadomość, że mamy bardzo duży wybór, że nie musimy tego hegemonizowanego, czy tego hegemonicznego języka reprodukować, tylko możemy oddolnie, zbiorowo, kolektywnie współtworzyć właśnie to, w jaki sposób rozumiemy język, korzystać z niego, przetwarzać go, że to jest zawsze wybór i ten wybór ma znaczenie. Ten wybór tworzy wspólnotę, albo wspólnotę właśnie narodową, albo wspólnotę pracowniczą, lokatorską. To już jest kwestia do wyboru, pewnie jednak bardziej uniwersalną wspólnotą. Znaczy, jeśli mówimy o Polsce, niekoniecznie musi to być wspólnota, która gromadzi się wokół hymnu albo wokół języka polskiego, a na przykład może wokół praw pracowniczych, bo większość Polek i Polaków to są pracownice i pracownicy. I to znów nie jest też takie oczywiste. Kiedy mówimy Polska, to mówimy hymn albo mówimy właśnie naród. Możemy mówić o innego typu wspólnotach i pewnie warto tak politycznie zdawać sobie z tego sprawę, żeby móc politycznie właśnie działać i konkretne cele osiągać i budować wspólnoty określonego typu. To ja bym od razu chciała, żeby Paweł Kasprzak do tego się odniósł. Ojej, to jest strasznie ważna kwestia. Dla mnie też, tak? Bo to, co się w Polsce stało ostatnio, to przede wszystkim też takie niezbędne wyjaśnienie jest, nie chciałbym go rozwijać. To, że obecna władza demoluje państwo i zrobi różne rzeczy budzące nasze oburzenie, przerażenie, czy tam cokolwiek one budzą, to oczywiście jest jedna rzecz, natomiast drugą jest to, że to jest skutek pewnych głębszych zjawisk. I one po pierwsze są globalne, widać je wszędzie na świecie, mówię o karierze populistów, choćby dużo by o tym mówić i z całą pewnością trzeba. Albo drugie są kulturowo determinowane i język ma tutaj strasznie duże znaczenie. Ja bym się chciał sprzeciwić takiemu prostemu, klasowemu widzeniu tego problemu i takiemu konfliktowemu widzeniu tego problemu. No wystarczy nam refleksja, że żyjemy zanurzeni w kulturze, bez tego nie funkcjonujemy. Jej niezbędnym elementem jest język, mity, takie o etosowym znaczeniu, które oczywiście się w języku odzwierciedlają i tak dalej. W tej prymitywnej wersji, no to sprawa była jasna, tak, dla mnie, że od kiedy obecnie rządzący zaczęli Unię Europejską nazywać Niemcami, no to było jasne, co oni myślą, prawda?
i jaką etyczną wartość z tym wiążą. I niezależnie od tego, co tam Kaczyński kombinuje, czy mu się opłaca, czy nie opłaca przy tych sondażach i tak dalej, to jest towarzystwo, które w ten sposób myśli, właśnie tak etosowo, wstrętnie, ale etosowo. I ta decyzja już w nich jest. Tak? Unia to są Niemcy. I już. Język miał bardzo zasadnicze i powszechnie niedostrzegane znaczenie w kampanii wyborczej. Tak? To był taki język, który nawiązywał do różnych groźnych, złowrogich polskich mitów. Wreszcie taką kapitalną zupełnie sytuacją był ten krótki okres kohabitacji, jak wygrał Duda, a jeszcze nie wygrał PiS. I wszyscy Holender dziennikarze się zastanawiali wtedy, czy ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego się spotka, czy nie spotka, czy Duda poda rękę pani premier Kopacz, czy nie poda, już było jasne, że nie poda, tak? Bo to oto on nie wygrał w demokratycznych wyborach. On się pojawił, w zasadzie pojawił się z grobu zmarłego Lecha, tak bym powiedział. To było nawiązanie nie do niczego, do żadnej kategorii ze świata współczesnej polityki, ale właśnie ze świata mitów, i to bym powiedział, takich bardzo pierwotnych, arturiańskich mitów. To był mianowicie prawowity władca, który powrócił na swój tron zagarnięty przez szubrawców. Nie było wyborów? Nie, były, oczywiście, ja ich nie kwestionuję, tak? Tylko że mówię, to co się kulturowo stało, proszę zobaczyć, co... Pewnie wy tego nie wiecie tak dobrze jak ja, bo ja tam stoję i słucham tych bluzgów oraz modłów pochwalnych, więc stąd być może je trochę lepiej znam. Tak? Natomiast to rzeczywiście zwróćcie uwagę na to, że na krakowskim przedmieściu w miesięcznicę smoleńskie, zanim PiS przejął władzę, odbywały się egzorcyzmy. Stamtąd trzeba było wygnać tego diabła, którym był Komorowski, nim był oczywiście. Ale też paru innych facetów, innych szatanów było tam czynnych i ich egzorcyzmowano, więc to do tego stopnia tego typu, ja bym powiedział więcej niż język, ale tego typu archetypiczne symbole niosą tych ludzi, że determinują ich działania. Znaczy, choćby Duda wiedział, że grzecznie jest albo się opłaca podać rękę pani premier Kopacz, to by tego nigdy w życiu nie zrobił, bo zdrajcom, którzy mają na tych rękach krew, ręki się nie podaje. Natomiast rzeczywiście walka o to, żeby się przedostać do takich językowych struktur, które determinują media mainstreamu, jest dla nas zawsze była dosyć kluczowa. Myśmy rzeczywiście działali zresztą odwrotnie niż to powiedziała Weronika, że mianowicie akcja Demokracja ma być emanacją tego, czego ludzie oczekują. I że takie akcje, które nie mają poparcia wśród uczestników akcji Demokracji, nie są w ogóle podejmowane. My robimy dokładnie odwrotnie. I to są głównie działania w sferze języka. Ja sobie pozwoliłem ocenić skutki ostatniego 11 listopada jako zatrzymanie pochodu brunatnych w Polsce, tak? Chociaż fakty wiemy, jakie były. Oni po tych kobietach, to też nie jest przypadek, że tam nie było heteronormatywnych samców za wielu na tej pierwszej linii frontu. Oni po tych kobietach przeszli, natomiast ja i tak uważam, że ten pochód został zatrzymany. Otóż właśnie dlatego, że już nikt nie ma cienia wątpliwości, że to, z czym mamy do czynienia, to nie tylko jest jakiś nieelegancki nacjonalizm, być może przesadzony, tylko faszyzm w balance. Myśmy to, brzydko mówiąc, w językowej warstwie sprzedali. I to już teraz wszyscy wiedzą, tak? Że tam nie ma niewiniątek wśród tych 60 tysięcy ludzi, że tam co najmniej te mamusie z wózkami, nawet jeżeli idą demonstrować swój patriotyzm, no to stoją koło tego draba, który bije, bluzga, kopie i tak dalej. I to nam się udało zrobić. Ja bym powiedział, że to akurat w naszym modus operandi i w takiej filozofii działania to oddziaływanie na język, na tego typu pojmowaną świadomość ma absolutnie kluczowe znaczenie. I to jest to, czym my się posługujemy i co bardzo, bardzo chcemy, co bardzo chcemy zrobić. To moje gadanie na każdej niemalże demonstracji o godności ludzkiej, z której wszystkie prawa w Rzeczpospolitej wynikają. Ja nienawidzę patosu, mi się od tego robi niedobrze, jak sam siebie słucham. Natomiast rzeczywiście to jest ten etyczny fundament, na którym my stoimy i to się absolutnie musi przedostać do języka i się przedostaje. I proszę zauważyć, jakie ciekawe zjawiska się przy tej okazji dzieją. My na przykład się fest kumplujemy z ogólnopolskim strajkiem kobiet,
I tam ja widzę, jakie ten ruch kobiecy ma ograniczenia. Znaczy te dziewuchy wiedzą świetnie i to widziałem wielokrotnie, to się rzeczywiście zgadza, że ilekroć spróbują wysunąć jakiś postulat czy wymyślić jakąś akcję, która nie jest wprost realizacją kobiecych postulatów, to ich uczestniczki się odwracają. I to tak rzeczywiście jest. Natomiast 15 sierpnia była blokada znowu UNR-u, znowu ten sam temat, że tak powiem. I nie kto inny, jak tylko właśnie dziewuchy z OSK stanowiły nie pierwszy, tylko ileś tam tych pierwszych szeregów. I to kapitalnie pasowało oczywiście do ich etosu, bo on jest taki antyprzemocowy, pacyfistyczny i tak dalej. I też straszliwie pomogły nam sprzedać tę ideę, że mianowicie w Polsce zaczyna po ulicach maszerować faszyzm, przemoc i tak dalej. Można je wieloma etykietami to obdarzać, ale właśnie to się dzieje. I co więcej, to ma efekty, tak? Bo teraz okazuje się nagle, że to jest niezwykle ciekawe zjawisko, to, że konserwatyzm Polaków w wyniku rządów Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie się pogłębia, tak? Imigrantów nie lubimy, uchodźców nienawidzimy. I to się najwyraźniej pogłębia, poparcie dla rządu rośnie w miarę jak ten rząd coraz bezczelniej demoluje państwo i wszystkie standardy demokracji. To ma swoje poparcie w tym elektoracie, ale stosunek do równouprawnienia praw homoseksualnych wzrósł. OKO.press zmierzyło to latem w ten sposób, że nagle się okazało, że to większość Polaków popiera równouprawnienie par jednopłciowych. Nie wiem, czy to nie jest błąd pomiaru, ale tendencje widać. Nie jest zapewnione. Bardzo rzetelny sondaż. Podobna historia dotyczy też tego, co się dzieje z myśleniem o prawach aborcyjnych. Tak? Jak pamiętamy, uczestniczki pierwszego czarnego protestu były chyba jednak w zasadzie w większości zwolenniczkami tego koszmarnie nazwanego kompromisu aborcyjnego. Teraz już tak nie jest. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, bo nie znam żadnych rzetelnych danych, ale intuicja mówi mi, że właśnie dlatego, że w pierwszych szeregach protestów demokratycznych stoją ci młodzi ludzie, w tych najbardziej radykalnych jeszcze na dobitkę, owinięci tęczowymi flagami. Więc już każdy demokrata, nawet z Ryszardem Petru włącznie, jak nie rozumie, a wiele wskazuje, że nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi, to się nauczył na pamięć, że jak jesteś demokratą, to musisz mówić gej, okej, bo inaczej masz przewalone. Natomiast jeszcze raz bym tylko wrócił do tego, żeby nie w takich wąskich i bardzo jednoznacznie określonych kategoriach nie próbować myśleć o symbolice, o języku w takich wprost rewolucyjnych, jakimś takim jeszcze dla mnie to trochę anachronicznie brzmiało w taki sposób. Ja pamiętam, kiedyś protestowaliśmy w Sejmie, to jest jeden z tych protestów, które uporczywie prowadzimy w kilkanaście osób i wszyscy mają to gdzieś, a my się uparliśmy to sprzedać i tam dołączyły do nas dzieciaki, przepraszam za określenie dzieciaki, ale ono nie jest patriarchalne, ze Skłotów i właśnie z ruchów lokatorskich. I oni mnie zresztą odbili z aresztów w Straży Marszałkowskiej. Po prostu wlazły te dzieci do biura przepustek i zaczęły wrzeszczeć tam jak opętane, uwolnić zatrzymanych, nie mając pojęcia, kto jest zatrzymany i w ogóle o co chodzi oczywiście. I nas natychmiast wypuścili. Ja wychodziłem jako ten uwolniony bohater i patrzę, a ci młodzi ludzie krzyczą: policja chroni bogatych przed biednymi. To jest pierwszą rzeczą, którą ja się zaprzyjaźniłem zresztą z nimi strasznie i uwielbiam ich, to kapitalni są ludzie. Pierwszą rzeczą, którą im powiedziałem, mówię: sorry, ale ja jestem bogaty. Lekko oszukując, ale dobra. No. Ja tylko proszę, nie myślmy w ten sposób, tak? o tym, co jest do zrobienia w sferze języka, bo jest do zrobienia całe mnóstwo potwornie, fundamentalnie dla mnie ważnych rzeczy. Ale tak jak język ma logo, tak kultura, jeśli zasługuje na swoją nazwę, a jej istotnym elementem i fundamentem jest język, jest na pewno może nie tyle no logo, ale ma ich całe mnóstwo i tak dalej. To ja widzę, że Maj i Staśko dam odpowiedzieć chwilę później, ale najpierw Weronika Paszewska, która bardzo chce się odnieść. Tak, ja bym się chciała odnieść do i poruszyć może bardziej ten wątek związany z godnością, bo to też jest taki słowo, klucz dla nas, jakby w kontekście tego, jak my patrzymy na to, co wydarzyło się w lipcu wokół tych protestów łańcucha światła i też tak historycznie ten pierwszy łańcuch światła, który odbył się w niedzielę pod Sądem Najwyższym. On był organizowany wspólnie przez Akcję Demokracji
Fundację i Stowarzyszenie Sędziów Justicja, to jakby później różne zakłamania się pojawiały, więc jakby jak mam okazję, to lubię to prostować, że w kontekście tego, że zapominamy często o tym, o tych sędziach i ich roli w tym proteście, ale też z racji tego, że to, co wydarzyło się pod Sądem Najwyższym, co też nadało jakieś ramy kolejnym protestom i może jakiś taki szablon, który przez wiele osób był używany, to była jakaś taka synergia pomysłów środowiska sędziowskiego z pomysłami faktycznie takiego ruchu, jakim my jesteśmy, bo sędziowie chcieli w milczeniu właśnie stawiać te świeczki wokół sądu, a mieliśmy takie poczucie, no ktoś musi do tych ludzi mówić. Nie może być tak, że staniemy tam w ciszy. I jak my się zastanawialiśmy nad tym, co się wydarzyło, czemu te łańcuchy światła miały też taką moc, że one się rozpłynęły po całej Polsce i ludzie podchwycili tę formułę, to dla mnie ta godność jest takim słowem kluczem w tym wszystkim. I no, my daliśmy ludziom godność na tych protestach i mając dużo dyskusji wewnątrz zespołu Akcji Demokracji wokół tego, czy hymn to jest to, z czym się czujemy dobrze na tych protestach, czy flaga Polski to jest na pewno to, z czym czujemy się dobrze, to nie było tak, że my mieliśmy oczywiste odpowiedzi na te pytania. I tak, wszyscy w zespole chcieli na przykład używać tych symboli, a nie innych. Mimo to podjęliśmy decyzję, że sytuacja, jaką mamy w kraju w tym momencie, nie skłania nas do organizowania protestów, które będą, nie wiem, przaśnymi demonstracjami albo wesołymi koncertami, bo sytuacja jest na tyle poważna i na tyle niebezpieczna, że szukaliśmy zupełnie innej formuły. I my, tak jak Franek, też mieliśmy problem z tymi świecami, no bo świeca kojarzy się z pogrzebem. I my próbowaliśmy narracyjnie ten problem rozwiązać w taki sposób, żeby opowiadać o świetle, które niesie nadzieję i które potrafi rozświetlić zło i niebezpieczeństwo. Więc jakby w ten sposób staraliśmy się używać tego symbolu. Na naszych tam potem kolejnych demonstracjach, bo w ciągu jednego tygodnia zorganizowaliśmy 3 w Warszawie, podjęliśmy też decyzję, żeby dać miejsce, przestrzeń i głos ludziom. I ja też myślę, że my za dużo i za często rozmawiamy o tym, co Kaczyński, co Duda, co ktoś inny. I powinniśmy częściej rozmawiać o tym, co my ludzie. I dla nas to jest ważne. I ja też tutaj przeglądając program Forum Przyszłości Kultury, bardzo zostało mi w głowie hasło, które usłyszałam w filmie dokumentalnym Teatru Estońskiego, który chyba w ogóle będzie pokazywany spektakl, tak? A, był już. Niezależnie od tego, czy my chcemy, czy nie chcemy interesować się polityką, to polityka będzie nami się interesowała i politycy będą nami się interesowali. I ja mam taką osobistą misję, którą i krucjatę, którą prowadzę w rozróżnianiu słowa partyjność i polityczność. I w kontekście jakby też rozmawiania o języku, my musimy przestać mówić o polityce jako czymś złym, brzydkim, brudnym. Ja wielokrotnie słyszę argument od moich znajomych, którzy mówią, że oni nie interesują się polityką, wręcz w takim dumni są z tego, zadowoleni są, że są dalej od tego, że nie biorą udziału w czymś koszmarnym, fatalnym, brudnym, nie wiem, nie dotykają tego szamba. I myślę, że powinniśmy rozróżniać między jednym i drugim i my w akcji też staramy się dosyć mocno mówić o tym, że jak jesteśmy zapraszani w różne miejsca i no tak, bo wy jesteście taką apolityczną organizacją. Nie jesteśmy apolityczną organizacją. Jesteśmy polityczną organizacją w rozumieniu polityki jako dobra wspólnego. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy odczarowywali to słowo polityka. Bo jeżeli chcemy mieć tysiące ludzi na ulicach, jeżeli chcemy mieć ludzi interesujących się sprawami na poziomie samorządowym, na poziomie krajowym, jeżeli chcemy mieć więcej niż 40% osób głosujących w wyborach, to polityka nie może być czymś brudnym i złym. Polityka po prostu jest naszą wspólną sprawą, którą my powinniśmy brać udział jako obywatele i obywatelki i mieszkańcy tego kraju. I zrobiąc klamrę z tymi protestami lipcowymi,
godność na tych naszych organizowanych przez nas protestach. Ja też z racji tego, że bardzo dużo działo się wtedy w kraju i w Warszawie tych protestów było naprawdę codziennie organizowanych po jeden albo nawet więcej, to też słyszałam o tym, że ludzie z niektórych wracali rozczarowani i mówili, myślałam, że idę na protest Akcji Demokracji, a tam schetyna na scenie. I ja nie mam nic przeciwko politykom, ale formuła, która okazała się, że zadziałała wtedy w lipcu, była formułą, która to oddawała głos ludziom, a nie politykom. Bo to my mamy problem z tym, żeby czasem media nas słyszały, czasem nie. Ciekawa jestem, czemu się śmieję, zaraz pewnie moderatorka cię zapyta. Grzegorz Schetyna jest człowiekiem naprawdę. Tak, wiem o tym. Paweł Kasprzak mówi, że Schetyna jest człowiekiem. I ta godność i ten głos, który poszedł do ludzi, on na przykład na jednym z protestów się naszych przejawił w ten sposób, że to ludzie, którzy przyjechali z całej Polski, czytali swoje listy na scenie do prezydenta. I dla mnie to było jedno z takich chyba najmocniejszych w ogóle doświadczeń w trakcie tych lipcowych protestów, kiedy rozmawiałam z tymi osobami, które za chwilę wychodziły na scenę pierwszy raz w życiu pewnie swoim, gdzie było 20 tysięcy osób, które ich słuchały, bardzo stremowane, ale też z tym błyskiem w oku i takim olbrzymim przekonaniu, że to, co robią, jest słuszne. Ja jestem bardzo z tego dumna, że my jako Akcja Demokracja też umożliwiamy takim osobom wypowiadanie się w ważnych dla nich kwestiach i też poczytuję to jako naszą misję. Jak kiedy was słucham, to mnie tak ujmuje to, że wy bardzo dobrze wiecie, bez względu na to, czy krzyczycie precz z kaczorem, czy nie krzyczycie precz z kaczorem, to dlaczego to robicie? Nie krzyczymy, tu właśnie chyba nikt tego nie krzyczy. Okej, to jakby, że tak czy inaczej, że macie kontrolę nad narracją, kontrolę nad symbolami, nad tym, co robicie, do czego zapraszacie, ale też w jaki sposób używacie tych symboli. Maja Staśko, ad vocem do tego, co powiedział Paweł Kasprzak. Tak, no oczywiście język jest logo. Kultura także jest logo. To nie jest tak, że istnieje jakaś kultura uniwersalna, czy kultura, która daje każdej, każdemu równy głos. Nie bez powodu feministki, feminiści mówią o kulturze gwałtu, czy kulturze patriarchalnej. Warto zdać sobie sprawę, jaki jest hegemoniczny dyskurs, jaka jest dominująca narracja, żebyśmy byli w stanie odpowiedzieć na nią. Znaczy, żebyśmy były świadome tego, że funkcjonujemy właśnie w takiej narracji, która na przykład jest właśnie seksistowska, patriarchalna, związana z kulturą gwałtu i w tych warunkach, w których funkcjonujemy, żebyśmy były w stanie na nią odpowiadać. To jest bardzo istotne i to jest właśnie to logo. Każda z nas, czy każda z organizacji, każda osoba, która gdzieś przynależy, czuje się członkinią jakiejś tożsamości, grupy, wybiera sobie pewne rozwiązania, pewne wartości, które są dla niej ważne. To nie są wartości, które są uniwersalne, one bardzo często się wykluczają, one bardzo często są nie do pogodzenia, po prostu. Nie do pogodzenia jest prawo antyaborcyjne, kompromis aborcyjny i prawo, które sprawia, że aborcja jest dostępna na życzenie. Po prostu trzeba coś wybrać i prawo jest jedno dla wszystkich. Dlatego nie udawajmy, że możemy pogodzić wszystkich, bo tak nie jest. I pewnie, kiedy właśnie pojawiamy się na demonstracjach, które są takimi bardzo konkretnymi demonstracjami związanymi z konkretnymi kwestiami, to także pewnie nie warto robić tego jednak no logo. Znaczy nie udawajmy, że wszystkie mamy identyczne rozwiązanie związane z tym problemem, wokół którego tutaj się spotkałyśmy. I to jest związane nie tylko z apolitycznością, ale także z apartyjnością. Znaczy partia polityczna to nie jest demon, który straszy. Partia polityczna także jest związana z rozumieniem polityki jako, nie wiem, właśnie dobra wspólnego, na bardzo podobnych zasadach, przynależności, próby zmiany systemowej pewnych kwestii, które są złe. Jeśli będziemy tworzyć właśnie takie narracje porozumienia za wszelką cenę i podporządkowywać wszystkie osoby zebrane w danej przestrzeni właśnie tej narracji, to najzwyczajniej w świecie nie pozostawiamy tym osobom wyboru. Kiedy na przykład demonstracja będzie full logo, kiedy założymy, że każda osoba ma prawo do przynależności nawet partyjnej, chociaż jest to niedopuszczalne, ale nawet partyjnej, czy organizacji właśnie związkowych, związki zawodowe, czy organizacji na rzecz praw lokatorek, lokatorów,
I kiedy zobaczymy, jak jest nas wiele, jak wiele, z jak wielu przestrzeni wychodzimy, jak wiele także rozwiązań widzimy, to pokazujemy osobom, które na przykład obserwują to w mediach, albo które chcą także coś zmienić, pokazujemy, macie wybór. Możecie iść w tym kierunku, możecie iść w innym. Nie wszyscy postulujemy równą zmianę systemu, czy równą zmianę społeczną. Są między nami różnice, jest między nami konflikt, który pewnie gdzieś tam, kiedyś indziej wyjdzie, bo po prostu projektowanie przestrzeni społecznej, takie oddolne, kolektywne, na tym właśnie polega, że ścieramy się, mamy inne wartości i to jest bardzo ważne. Kiedy oddamy to no logo, to przyjdzie osoba rzeczywiście bez flagi i bez z partii politycznej, ale przyjdzie z twarzą, na przykład właśnie z twarzą Grzegorza Schetyny i nagle okaże się, że no, jest to apolityczna demonstracja, ale jednak pewne osoby ze względu na uprzywilejowaną pozycję w takim systemie, który dowartościowuje z jednej strony właśnie tych polityków liberalnych, z drugiej powiedzmy prawicowo-autorytarnych, że właściwie oni znów mają przewagę, nawet w takich sytuacjach. W Poznaniu była bardzo ostatnio ciekawa demonstracja antyfaszystowska i to był wielki sukces. Nie było tam ani flagi Polski. Znaczy flaga Polski była, natomiast kto przyniósł, ten przyniósł. Natomiast nie było tam ani hymnu śpiewanego ze sceny. Były dziewczyny z takimi mocnymi, feministycznymi akcentami. Czytaliśmy wiersze. Była samba, tańczyliśmy. To nie jest naprawdę tak, że trzeba podporządkowywać się jakimś takim kategoriom patriotyczno-katolickim, czy narodowo-katolickim, czy takim, które prowadziły politykę po prostu przez 28 ostatnich lat, żeby wypędzić faszyzm. Bo to jest właśnie wybór. Możemy wybrać albo takie wartości, albo inne. I nie udawajmy, że one są jednym frontem i że chodzi nam dokładnie o to samo, bo te różnice są ważne. Na podstawie tych różnic tworzą się właśnie później zmiany społeczne. Franciszek Sterczewski. No właśnie, ja chciałem trochę połączyć te dwa ostatnie głosy. W takim sensie i też ten wątek językowy, bo oczywiście nasze gesty, czy to, co robimy podczas protestów, to też jest forma wypowiedzi, to też jest język. W takim sensie myślę, że to jest naprawdę niebywałe, że jakby w różnych miastach, w Warszawie, w Poznaniu, pojawiły się bardzo podobne pomysły na prowadzenie tych protestów, tych łańcuchów, tych wszystkich wydarzeń. I myślę, że to jest naprawdę niesamowite, że w wielu miejscach pojawiła się refleksja nad odczarowaniem tej dyskusji politycznej na odpartyjnienie trochę, bo niestety sytuacja jest taka, że znowu globalna tendencja, wydaje mi się, jest taka, że ludzie trochę mają dosyć tak zwanych profesjonalnych polityków, tylko potrzebują autentycznych twarzy, autentycznych po prostu liderów, autorytetów, którzy mogliby jakoś wskazać kierunek, a z drugiej strony jest wielka potrzeba, i to pokazały te łańcuchy, że jest potrzeba w społeczeństwie, żeby zabrać głos, tak, że ludzie chcą mówić właśnie o tym, gdzie żyją, o tym, jak chcieliby żyć. I myślę, że to jest niesamowite, że zarówno w Warszawie, jak i w Poznaniu wypowiadali się głównie obywatele, znaczy w Poznaniu tylko obywatele, że rzeczywiście nie konsekwentnie żadnego polityka z żadnej opcji nie wpuściliśmy, mimo że codziennie miałem takie pytania. W każdym razie, także z tym logo, no logo to jest różnie, bo wydaje mi się, że to też jest sukces tych łańcuchów, że właśnie one nie miały tego logo, a z drugiej strony wszyscy politycy byli obecni na widowni, że po prostu stali razem z obywatelami. I też rozmawiałem jakiś czas temu z jednym z czołowych poznańskich polityków, no że chodził na różne demonstracje i się wypowiadał, ale ludzie na niego nie zwracali uwagi. Ale jak przyszedł i stanął w tłumie, to wszyscy chcieli mieć z nim zdjęcie i się cieszyli, że on jest, bo on jest z nami, a nie, że bo jest organizatorem, bo ma interes. No ale właśnie jest ten problem, że łańcuch światła, wydaje mi się, że już nie będzie taki no logo, że teraz sam w sobie też już jest marką i teraz trzeba zastanowić się, co działać w tym momencie, nie? I pytanie, czy może ta ostatnia demonstracja w Poznaniu też nie jest taką formułą. Ale to
Myślę, że powiedziałaś niesamowitą rzecz jeszcze też a propos języka i też a propos debat, które się działy w ramach Forum Przyszłości Kultury, między innymi w Poznaniu, bo też właśnie jako Łańcuch Światła współorganizowaliśmy z Teatrem Powszechnym i z Edwinem Bendykiem jedną debatę w Poznaniu właśnie o kulturze. I profesor Przemysław Czapliński powiedział niesamowitą rzecz, że kultura to tak naprawdę powinien być, czy jest, to jest czasownik, tak? Czyli to jest tańczenie tej samby, to jest mówienie wierszy, to jest wspólne przebywanie, to jest maszerowanie, to jest śpiewanie hymnu właśnie, to jest wspólne odczarowywanie tych różnych demonów, nawet takie trochę mitologiczne, czy może quasi właśnie rytualne, ale chodzi o wspólne wykonywanie jakichś czynności, właśnie rytuałów, wspólne działanie, jednoczenie się i wydaje mi się, że to jest, nie mam pojęcia, co się będzie działo w tym kraju w najbliższym czasie. Nie mam pojęcia, czy w ogóle uda się zatrzymać ten walec, który jedzie niemiłosiernie i żaden polityk opozycyjny nie wie, co z tym zrobić. Ale uważam, że cokolwiek, czy podejmie Akcja Demokracja, czy jakakolwiek grupa organizacyjna, czy przeciwstawiająca się temu, co się dzieje, to te ruchy powinny po prostu jednoczyć, powinny przywracać godność, właśnie absolutnie fundamentalne słowo, powinny po prostu zbierać ludzi. Uważam, że blokady są ważne. Jest ważne zatrzymywanie faszyzmu, ważne piętnowanie, ale najważniejsze jest tworzenie okazji do jednoczenia, pretekstów do wychodzenia z domu i mówienia, słuchajcie, jesteśmy za tym, jesteśmy, walczymy o to, bo w ten sposób można zbierać, tak mi się wydaje, skalę ludzi, a tylko tą skalą jesteśmy w stanie pokazać, że jest nas wielu, że jesteśmy społeczeństwem, że mamy wspólne interesy, mamy wspólne cele, jesteśmy jakąś wspólnotą i wtedy jesteśmy, wtedy nas słuchają, wtedy się z nami liczą, wtedy mogą podpisać weto albo nie podpisać. Wtedy mamy wpływ, tak mi się wydaje. Także jednoczmy i łączmy się. To krótkie ad vocem widzę Paweł Kasprzak, a potem mam do ciebie dwa pytania. Jak mówimy tylko skalą, jesteśmy w stanie pokazać, jak nas jest wielu, to mówimy oczywiście tautologię. To jest taki niezamierzony, jak sądzę, lapsus, ale charakterystyczny. Oczywiście wszyscy wiemy, że w sytuacjach wyborczych skala ma znaczenie, ale też ja już się nie chcę kłócić, tylko chcę podkreślić, że istnieje inny punkt widzenia. My akurat to mamy w swojej wrażliwości, ale też w myśleniu o polityce w ogóle, żeby się na nim koncentrować, na tym właśnie, który mówi o tym, że nie tylko skala tutaj rządzi. Da się wygrywać jako mniejszość i to jeszcze na dobitkę. My się to parę razy pokazali. Kiepsko nam poszło ze sprzedaniem tego w mediach, ale to powoli się też udaje. Mniejszość może wygrywać z większością, słabszy może wygrywać z silniejszym. Tu można cytować górne teksty Wacława Havla o sile bez silnych i tak dalej, ale na takim strategicznym poziomie to myśmy to pokazali, to się rzeczywiście udaje i to o to chodzi w tej demokracji, która nas interesuje. Nie o to chodzi, żeby pogonić Kaczyńskiego, faszystów, w jakimś takim plebiscytarnym starciu. Chodzi o to, żeby wyegzekwować na tej władzy, która generalnie nie ma tego typu wrażliwości, respekt dla praw mniejszości. To ma dla nas fundamentalne znaczenie. I oczywiście w kulturze jest podobnie. Nie da się, ja głęboko nie tylko wierzę, ale jestem przekonany, że kultura jednak jest uniwersalnym zjawiskiem, aczkolwiek oczywiście z równie tautologicznych powodów nie da się wskazać ani jednego dzieła kultury, które nie miałoby logo. Każde z nich oczywiście ma. Jedno prawo dla wszystkich, powiedziałaś przy tej okazji. No nie. Ja mam akurat takie doświadczenia, uczestniczyłem w bodajże kilkunastu takich dyskusyjnych spotkaniach, które dotyczyły aborcji na przykład. I tam byli Ordo Iuris i feministki, powiedzmy, w uproszczeniu i w skrócie. Ja nie pamiętam ani jednego, które by się nie skończyło kompromisem, uwaga. On nie miał niczego wspólnego z obecnie obowiązującym prawem, on miał natomiast
On polegał na dopuszczeniu aborcji na życzenie na bardzo zdroworozsądkowej zasadzie. To kilku rzeczy wymagało po drodze, ale one nie są wcale takie bardzo trudne. To nie musi być tak, że jedno prawo dla wszystkich, a najlepszym przykładem jest szkoła. Ja mam nadzieję, że błogosławionym skutkiem tego, co teraz wyrabia pani minister Zalewska, będzie taka oto refleksja, że my mamy coś fundamentalnie od zawsze złego w ustroju oświaty, ponieważ szkoła jest jednolita dla wszystkich dzieci. Program jest jednolity dla wszystkich dzieci. Co więcej, jesteśmy jako obywatele, dzieci i ich rodzice kompletnie bezradni w zderzeniu z instytucjami państwa, bo jeżeli ministrem oświecenia publicznego zostanie Józef Goebbels, to my nie mamy żadnego wyjścia, jak tylko zgodnie z oświeceniowymi ideami posłuchać mu swoje dzieci na indoktrynację i już. I to się właśnie teraz dzieje. Mam nadzieję, że taka refleksja do nas dojdzie. Otóż właśnie nie. Otóż właśnie o to chodzi, żeby ludzie mieli wybór w każdej sytuacji. Nie tylko na demonstracji i tak dalej, ale również w instytucjach państwowych i w systemie prawnym. Żeby to państwo było po prostu podmiotowe, żeby wartość i głos jednostek, już nie w mniejszościach nie wspominając, się liczył i był zawsze respektowany. Ja bym powiedział w takim razie, próbując jakąś konkluzję czy generalizację wyciągnąć z tej dyskusji, że no właśnie w tym myśleniu ja próbuję się opowiadać za czymś, co idzie bardziej wzdłuż takiego indywidualizmu. Znaczy, no nie czyńmy z języka frontu walki. Z oczywistej tezy, że da się wykazać tendencje językowo dominujące, nie czyńmy narzędzia buntu takiego zero-jedynkowego. Jest jasne, że kultura en masse, dzieła, są poddane patriarchalnemu na przykład modelowi. Jasne, że tak, no to warto sobie to uświadomić. Jasne, że ten model obowiązuje, ale na miłość boską, co to ma wspólnego z mitem o Ikarze? Wiadomo, to byli faceci. Obaj. No dobra, ja no teraz... ale no, czy coś z tego wynika? No naprawdę, no tam jest, znaczy, no, żyjemy w bogatszym zdecydowanie świecie. No. Dobrze, to teraz Adelina Cimochowicz, po pierwsze, jakbyś mogła odnieść się do tego, zwłaszcza ponad podziałami czy pod logo, ale też chciałam jeszcze jeden wątek wprowadzić, bo siedzimy tu pod flagami biało-czerwonymi, to one tak są dość mocno zdekonstruowane i to już się pojawiało tutaj. Czy ta polska biało-czerwona flaga może być takim symbolem? Czy w ogóle symbole, które są czyjeś, które są obecne w naszej kulturze, ale są z nimi już związane jakieś grupy, ale też jakieś wartości, czy można je przejąć, czy można coś z nimi zrobić, czy można ich użyć? Adelina. Tylko powiem, że to się udało, że w Poznaniu po 8 łańcuchach światła wszyscy powtórzyli i nauczyli Zabieram się ci tekstu głos. Adelina. Hymnu i wszyscy przynosili flagi. Udało nam się odczarować to, co było tylko narodowe. Franciszek. Ja bardzo doceniam te wszystkie sytuacje i uczestniczyłam w nich. I one były wtedy no logo, bo to była grupa osób, która nie miała odpowiedniej reprezentacji. Jakby to była grupa sfrustrowana, która nie czuła, że jakby jest właśnie reprezentowana. I zawsze, żeby to miało ciągłość, wydaje mi się, to musi stać się logo. Jakby to trwa chwilę, to tylko na początku jest no logo. A potem to musi się określić. Jeśli się nie określi, wydaje mi się, że donikąd to też nie zaprowadzi. Co do kontroli i nad językiem, nad symbolami, to ja bym była bardzo ostrożna, bo tak jak historia z znakiem Polski Walczącej i Polki Walczącej, nauczyłyśmy się, że nie, że przewrotnie coś wydaje nam się oczywiste i piękne w przekształceniu tego na Polkę walczącą, może być uznane jako obraza chronionego prawnie symbolu, notabene, jak wiele osób nie wie, zaprojektowanego właśnie przez kobietę. I to jest ciekawe, że jednak na przestrzeni lat jednak pierś kobieca, matczyna, karmiąca wszystkich bohaterów, wszystkich wspaniałych ludzi, nagle staje się w stosunkowo niewielkim okresie czasu tak utowarowiona, tak seksualizowana i tak gdzieś odsunięta. Coś, co jest najbardziej naturalne i też jakby w kulturze chrześcijańskiej poniekąd czczone, tak? Matczyna pierś.
Więc ja bym była bardzo ostrożna. Ja co do flagi nie czuję się kompletnie kompetentna, żeby o tym mówić i chyba sama nie poradziłam sobie jeszcze z nią na tyle, żeby wydawać jakieś sądy. No tak, a co do tej zgadzania się, niezgadzania, to ja myślę, że trochę żyjemy w czasie polityki konsensualnej i jakby za wszelką cenę myślimy sobie, że wszyscy musimy się zgadzać i musimy myśleć, że mamy wspólny cel, tak wiele tych wspólnych zadań i że chodzi nam tak bardzo o to samo. Ja myślę, że fajnie by było, jakbyśmy doszli do momentu, w którym uznamy, że nie, wcale nie zgadzamy się na tak bardzo wielu płaszczyznach, bo tych płaszczyzn jest bardzo dużo, ale jakby wciąż możemy tworzyć coś razem, mimo tych różnic. W sensie możemy żyć w konfliktach, czerpać z konfliktów, uczyć się na nich, tylko właśnie musimy tworzyć dla nich odpowiednią przestrzeń i zacząć szukać rozwiązań, jak funkcjonować, bo jakby to, do czego wydaje mi się dążymy, co jest utopijne bardzo, to jest wspólna zgoda, a uważam, że do takiej nie dojdzie i że ona jest bardzo nierealna. To ja tylko najpierw, bo ja mam kłopot, bo ponieważ się denerwowałam przed wejściem, to nie wzięłam komórki i nie wiem, ile my jeszcze mamy czasu. 6 minut! No właśnie, więc może w związku z tym. Ja mogę tak. Jedną rzecz jeszcze, jakby krótko. Bardzo tak. Krótko. Znaczy, ja nie wiem, w którym momencie powstało takie wrażenie, że ktokolwiek tutaj dąży do wspólnej i pełnej zgody. Znaczy, jakby, więc chciałam jakby wyrazić i zaznaczyć mocno, że rozpoznaję tutaj jakieś nieporozumienie. Jakby, ja przynajmniej jakby w imieniu Akcji Demokracji my absolutnie nie dążymy do jakiejś tworzenia iluzji tego, że my się zgadzamy we wszystkim i ze wszystkim. Bardzo często od początku istnienia naszej organizacji podkreślamy, są rzeczy, w których się różnimy, nie trzeba podpisywać cyrografu, działając razem z nami, różnimy się, jakby działajmy tam, gdzie działamy wspólnie, a decyzja dotycząca jakby protestów lipcowych, ja w ogóle osobiście jestem olbrzymią zwolenniczką w opcji full logo na demonstracjach. W lipcu podjęliśmy taką, a nie inną decyzję, ze względu na to, że uznaliśmy, to jest ten moment, kiedy rezygnujemy. My też zrezygnowaliśmy z naszego logotypu na tamtych protestach. Po jakimś czasie też doszliśmy do wniosku, że być może była to błędna decyzja, ale jakby są też takie momenty w różnych walkach i które toczymy, kiedy trzeba zrezygnować ze swojej tożsamości i części i podjąć decyzję, że to ta sprawa jest istotna. I dla nas lipiec właśnie był takim momentem, kiedy z tego rezygnowaliśmy. Dobrze, to teraz pytania z sali. Za 3 może? Dziękuję. Tanna Jakubowicz-Mount. Ja bym chciała powiedzieć o takim duchowym aspekcie czy kontekście symboli, o których mówiliście. O białej róży, o świetle w końcu. Znaczy wydaje mi się, że to jest istotne i też wspominaliście o tym, ale w czasie, kiedy jest tyle ciemności tak naprawdę i kiedy władze bardzo świadomie sieją strach, nienawiść, pogardę i przemoc. Tak ważne są jednak symbole, symbole duchowe, które rzeczywiście, tak jak te godnościowe manifestacje ze światłem, one bardzo ludzi podnoszą na duchu. I rzeczywiście, tak jak King mówił, przezwyciężymy ich przemoc mocą naszego ducha. To jest szalenie ważne, to jest po prostu nie do przecenienia. I myślę, że, znaczy tak czuję, nie wiem, że w tym duchu Piotr Szczęsny dokonał tej ofiary całopalnej. Ja nie chcę go tutaj gloryfikować, ale chodzi mi o to, że to jest też ogromny symbol Feniksa, który spopielony odradza się i też budzi nas, tak? I proponuje obudźmy się, odrodźmy się, tak? Licząc na to, że on poświęcając swoje życie daje nam szansę, daje nam nadzieję. Tylko nie wiem, co o tym myślicie, tak? Że te symbole duchowe w tym bezdusznym systemie, opresyjnym systemie, który jest zwrócony przeciwko ludziom i przeciwko życiu, są niezwykle istotne i są też zawłaszczane przez ONR i narodowców i tak dalej, prawda? A bohaterowie powstania, tak? Oni się tutaj czują, nie wiem, chcą Boga i czują się
nie wiem, władcami świata, tak? To jest szalenie ważne, żeby jakby te symbole podtrzymać i rozbudzać w ludziach właśnie tę siłę ducha i nadzieję na to, że jednak możemy przez masę krytyczną przezwyciężyć ten trend wywoływania w ludziach tego, co najgorsze. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Piotr Gas. Ja chciałbym zadać pytanie, które do pewnego stopnia również wynika z mojego doświadczenia jako działacza społecznego na Uniwersytecie Warszawskim, ale w dużej mierze również dotyczy jakiejś takiej obserwacji i obecnie dynamiki protestów. Mam pytanie dotyczące wygaszania symboli, które się nie sprawdzają i które do pewnego stopnia doprowadzają do zamiast pozytywnych emocji albo twórczych emocji i wiążących emocji razem ze sobą różnych ludzi, wręcz do podziałów, do zniechęcenia. Padło tutaj na samym początku i trochę się przywijał jak taki smrodek problem kodu i już teraz pokazują wyliczenie medialne, że żeby zabić jakiś ruch społeczny czy też właśnie ruch protestu, wystarczy dać hashtag kod. Jak się przyłącza hashtag kod, to od razu spadają wyniki pozytywne, spadają wyświetlenia pozytywne, wzrastają wyświetlenia negatywne, pojawia się od razu cały problem fake newsów, hashtagów związanych z potępieniem zarówno Mateusza Kijowskiego i wszystkich tych rzeczy, które kodowi się nie udało. Natomiast nadal moim zdaniem jest to problem pewien fundamentalny, to znaczy po pierwsze branie odpowiedzialność za pewne rzeczy, które tworzymy, w tym właśnie symbole tych protestów, to w jaki sposób można unieszkodliwiać te, które do pewnego stopnia zawiodły albo zaczynają wytwarzać coraz bardziej negatywne emocje. Moim zdaniem, i przepraszam tutaj, że się odniosę do pani wypowiedzi, to co pani powiedziała o Piotrze Szczęsnym było okropne, to znaczy przerażają mnie takie wypowiedzi. Jest to, odbywamy te rozmowy po raz kolejny i będziemy odbywać je jeszcze przez długi czas, ale może trzeba zastanowić się, czy to jest najszczęśliwszy symbol, który wybieramy, czy to jest właśnie ten moment, w którym dotyka nas kompletna klęska, skoro musimy decydować się na taki, a nie inny symbol. I do pewnego stopnia z tym jest powiązany drugi problem, to znaczy właśnie transformacją symboli i na ile państwo jakby widzą również, jako twórcy różnych ruchów, twórcy pewnych również logotypów, możliwość kontrolowania i później również transformowania swoich symboli, łącznie z transformacją samej struktury, w której ona powstała. I pod tym względem już zupełnie jakby ostatni, suplementarny do tego, jaka jest rola w takim razie jeszcze liderów, liderek do tych symboli. Czy symbol może się łatwo odłączać od tego, kto go stworzył albo kto go wytworzył? Mówię to z pewną świadomością nie tyle, że ideowo, tylko mówię to tu i teraz konkretnie, bo wiemy, że z tym mamy pewne problemy. Dzień dobry, nazywam się Legielski Józef, jestem studentem wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Jagiellońskiego. I chciałem się podzielić taką krótką refleksją, a później ewentualnie zadać Państwu pytanie. Generalnie rzecz biorąc, bierzemy udział w takiej formie, powiedzmy, degradacji polskiej kultury, jako że miałem okazję brać niestety udział w takim tworze, który nazywał się publicznością Narodowego Teatru Starego, który powstał po tym, jak pan Mikos został dyrektorem Teatru Starego. Nazywa się mi taka refleksja a propos tego, co słyszałem tutaj i chciałem się tym Państwem podzielić. Mianowicie takie słowa z Bitwy Warszawskiej Moniki Strzępki i Pawła Dymińskiego, że zabetonowało nasz kraj między Bugiem a Odrą i do końca nie wiemy, co z nim zrobić. I tak naprawdę to jest takie bardzo aktualne właśnie tu i teraz, kiedy straciliśmy właściwie teatr we Wrocławiu, kiedy tracimy teatr w Krakowie, i kiedy właściwie, oli Boga, zastanawiamy się nad tym, co będzie ewentualnie za rok o tej porze i czy będziemy jeszcze tutaj siedzieć. Mam takie pytanie. W takim układzie, jeżeli w taki, a nie inny sposób postępują nasi włodarze, w ramach tego, czym się Państwo zajmowali dzisiaj na debacie, mianowicie symbolach na barykadach, jakimi symbolami możemy posługiwać się wobec współczesnej władzy, do której pod żadnym pozorem w jakiś sposób nie można dotrzeć. Znaczy, chciałem tak powiedzieć, że
po dobroci i po złości nie możemy do nich w żaden sposób dotrzeć, bo oni w żaden sposób nie reagują prawie że na żadne nasze reakcje. Oni czują się na tyle silni, na tyle autonomiczni, że w jakiś sposób właściwie poza tym głosem ostatnim prezydenta czy innymi sprzeciwami nie widzimy nic. To znaczy brniemy w jakąś przepaść, która jest przepaścią bez wyjścia i oczekujemy na kolejne instytucje, nie tylko teatralne, ale też kulturowe, które padną ofiarą, powiedzmy, nie chcę tego brutalnie nazywać, ale jakiejś formy no, degradacji kultury polskiej. Nie? Dziękuję bardzo. To ja przypomnę, że pani na początku mówiła o pozytywnych symbolach. Później mieliśmy pytanie o wygaszanie tych symboli, które wykazały się jakoś, nie sprawdziły się, o rolę liderów, czy można odkleić symbol od konkretnej osoby i jakie oni mają znaczenie w przekazywaniu symboli. No i tutaj to ostatnie pytanie, czego powinniśmy użyć, czego możemy użyć, żeby dotrzeć do drugiej strony, wywołać jakąś reakcję. Ja proponuję, że kto z Państwa chce, do którego z tych pytań się odnieść, może po kolei po prostu, poczynając od Pawła Kasprzaka, tylko chyba krótko, prawda, bo już musimy kończyć powoli. Krótko, krótko to mi religia zabrania, ale... Dobra. To jest oczywiście tak, że symbole... Ja bym powiedział, że to... Nie dobierałbym symboli tak, żeby one odbudowywały same w sobie ludzką godność, zwłaszcza rozumianą wspólnotowo i dawały nadzieję. One nie po to są. Wydaje mi się, że one są po to, żeby oznaczać wartości istotne, w imię których działamy. To, co nam da nadzieję, jak sądzę, i to jest pewnie łączy te dwa pytania, to jest jakikolwiek sukces, jakikolwiek wyłom w tej ofensywie PiS-u, tej ofensywie zła, tego syfa, który nas zalewa. Tak? Jeżeli pokażemy ludziom, że coś się da zrobić, że istnieje nie tylko powód, ale i cel naszego wychodzenia na ulicę, na przykład jeżeli o takich sytuacjach mówimy, to wtedy to się dzieje. To jest znana prawda socjologiczna, taka poczucie alienacji, coś co wojujące kobiety nazywają kolokwialnie wkurwem, to jest owszem jeden z koniecznych warunków społecznych protestów i mobilizacji ruchów społecznych, ale to absolutnie nie jest jedyny konieczny warunek. Drugim jest właśnie to, żebyśmy wiedzieli, że zmiany są możliwe. Jeżeli tego drugiego nie mamy, to efektem są albo nerwice społeczne, albo czyn Piotra Szczęsnego, którego ja nie ośmielę się nazwać nerwicą społeczną i w ogóle go nie będę próbował w żaden sposób oceniać. Natomiast, no właśnie, i teraz to, jak się z tym wiąże pytanie o celowość tych protestów, no to ono jest fundamentalne. No to zawsze było pytanie, a co to da? Znaczy, owszem, trzeba się przekuwać przez bańkę informacyjną i próbować docierać do świadomości tych, którzy wybierają Prawo i Sprawiedliwość jeszcze do dzisiaj, czy zwłaszcza dzisiaj, ale ja sobie myślę, że nie, że to po prostu, no, że mamy do czynienia z władzą, która jak za komuny, no, tych dwóch sytuacji pewnie się dobrze nie da porównać, ale ona w dalszym ciągu jest tak przemożnie silniejsza od nas, tak? I może wszystko z nami zrobić, co tylko zechce. No więc trzeba jej przedstawiać rachunek zysków i strat, tak? Że coś, stawiać ich w takiej sytuacji, w której oni nie mają dobrego wyjścia. Metod jest, kurczę, bardzo wiele, no to już nie mamy czasu o nich mówić, ale myślę, że opozycja i ruchy obywatelskie przez te ostatnie dwa lata tych protestów mają tutaj taką przerażającą gamę zaniechać, że naprawdę no, jest źle. Natomiast nie, no, wyjścia istnieją. Weronika Paszewska. Tak, ja spróbuję tak od ostatniego głosu do pierwszego. Partia rządząca zatrzymała się dwa razy. I myślę, że nie powinniśmy ignorować wiadomości i informacji, która płynie z tych dwóch przypadków. Mam na myśli czarny protest i porzucenie prac nad całkowitym zakazem aborcji i protesty lipcowe i dwa weta prezydenta. Lekcja, która płynie z tych dwóch zdarzeń, jest taka, że zatrzymują się w momencie, kiedy nie tylko wielkie i duże miasta protestują, tylko kiedy protestuje 100-200 miejscowości w całej Polsce. I to jest ważna nauka dla nas, dla ruchów obywatelskich, dla osób, które są działaczami, działaczkami społecznymi. Nie możemy się ograniczyć do
działania we własnym gronie, wśród osób przekonanych do swoich racji, wśród osób z dużych miast. Jakby to jest ta lekcja, którą ja biorę. I dla mnie to jest nadzieja. Bo to się zdarzyło, to nie jest tak, że my przez 2 lata tutaj wypruwamy sobie wszyscy żyły i nic. Są 2 bardzo konkretne przypadki, kiedy wygraliśmy jako ludzie, jako mieszkanki i mieszkańcy Polski. I to jest bardzo ważne i pamiętajmy o tym. Ja w ogóle jestem dosyć dużą przeciwniczką patrzenia w kierunku liderów i liderek ruchów społecznych. I w momencie, kiedy jako akcja dostaliśmy zaproszenie do polityki, bardzo mocno naciskałam, żebyśmy mieli możliwość pojawienia się tam całym zespołem. I tutaj jakby wynikiem tego była okładka polityki, gdzie było chyba 7 osób z Akcji Demokracji. I coś, co może wyglądać zupełnie przypadkowo, jakby to są nasze świadome, bardzo konsekwentnie decyzje, w jaki sposób budujemy i tworzymy Akcję Demokracji. Więc ja bym w kierunku tych liderów, liderek aż tak bardzo nie patrzyła. Bo mamy przypadek Komitetu Obrony Demokracji, który był zbudowany na bardzo mocnym liderze. Liderzy są ważni, ale nie jako twarze, jako osoby, tylko jako mądre postacie, które wiedzą, w jaki sposób budować i prowadzić ruch. Ja bym chciała też, żebyśmy, odnosząc się, Tanno, do twojego głosu, spojrzeli na to, co Prawo i Sprawiedliwość robi bardzo dobrze, bo my się nauczyliśmy i nam wygodniej jest w fotelu krytykujących, oburzających się, wkurzonych na to, co oni robią. Oni robią pewną rzecz niesamowicie i ona jest związana z tym hasłem powtarzanym "wstajemy z kolan". I to daje ludziom poczucie godności i poczucie mocy. I to jest bardzo ważne, bo też ludzie tego potrzebują. I nawet jeżeli większość z nas pewnie nie jest w stanie się zgodzić z tym stwierdzeniem, to moje rozumienie tego jest takie, że wśród wyborców, wśród osób sympatyzujących z Prawem i Sprawiedliwości, to stwierdzenie robi niesamowitą robotę. Ono przenosi z takiego poziomu, jeżeli myślimy o ludziach jako indywidualnych jednostkach, mających pewnego rodzaju świadomość i zrozumienie świata wokół siebie, to stwierdzenie przenosi ich na wyższy poziom świadomości i daje im bardzo dużo. I to też jest wynik tych niespadających sondaży Prawa i Sprawiedliwości, kiedy pewnie otwieramy prasę i widzimy kolejny sondaż i mamy tak, jak to jest w ogóle możliwe. Franciszek Sterczewski. No, ja poza tym, że mogę się podpisać pod tymi słowami, to też mam problem z liderami w takim sensie, że no jest tak, że po prostu są ruchy czy partie, które są reprezentowane przez jakąś konkretną osobę czy przez kilka osób. I jasne, że to z jedną osobą dziennikarze prowadzą wywiady i to jedna osoba jest gdzieś tam rozpoznawalna, ale później jak właśnie w przypadku Mateusza Kijowskiego gdzieś tam ta osoba będzie skompromitowana, to rzeczywiście cały ruch na tym traci. Dlatego ważne jest, żeby budować taką strukturę dokładnie szeroko, demokratycznie, zespołowo. My też jako Łańcuch Światło staraliśmy się pokazać, że nie jestem sam, tylko rzeczywiście z dnia na dzień ta nasza struktura, cała piramida wszystkich osób zaangażowanych na różnym etapie jest szeroka i że jesteśmy masą. I jeszcze odpowiadając jedno panu, zdanie. Po prostu róbmy swoje, tak? Cytując klasyka, tak? Po prostu będą różne warunki, będzie coraz trudniej pewnie robić normalną kulturę w taki sposób, jak robiliśmy dotychczas, ale szukajmy możliwości, docierajmy do ludzi, szukajmy okazji do jednoczenia, współpracy, informujmy ludzi, edukujmy ich, poszerzajmy tą świadomość, mówmy o tym, co się dzieje, odczarowujmy tą rzeczywistość, tłumaczmy to, czego nie robią media. I po prostu jak ktoś rozumie swoją działalność, jak chce działać, to niech się aktywizuje. Każdy z nas ma inne podejście, ale to super, żebyśmy po prostu robili swoje. Jedno zdanie, Adelina Cimchowicz. To może ja sobie daruję symbole, ale tak krótko o liderstwie. Chyba myślę trochę o nim odwrotnie, bo uważam, że w systemie, w którym żyjemy, niestety, żeby funkcjonować równolegle w takiej masowej polityce, oni są niezbędni. Jednak właśnie myślę, że to powinny być głównie twarze reprezentujące
a nie mądre osoby, autorytety, które będą kształtować myśl ruchu, że myśl jest kolektywna, jest wspólna, razem coś budujemy i wybieramy osobę, która po prostu siłą rzeczy musi być tą twarzą, która to będzie prezentować, będzie funkcjonować medialnie. Ja tak myślę o liderstwie i myślę, że to jest sposób, w jaki można to rozwiązać. I Maja Staszka. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, że symbole, tak jak zostało powiedziane, niosą za sobą konkretne wartości, towarzyszą grupom, ludziom, towarzyszą konkretnemu, codziennemu także zaangażowaniu. Świetnie pokazał to czarny protest i to jest taki symbol, czy taka przestrzeń, takie działanie, które wytworzyło serię symboli, nie wiem, macice, wieszaki, czerwony kolor. To był także ruch, który czerwony kolor międzynarodowo, zarówno jako krew, jak i po prostu myślenie pracownicze. Strajk wiązał się przecież z odmową pracy reprodukcyjnej czy pracy także zarobkowej. To był właśnie taki ruch na wiele miejscowości, ruch uwzględniający właśnie klasę, wcale nie był no logo i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że nie można powiedzieć, że można stworzyć kompromis pomiędzy osobami, tak jak tu zostało powiedziane, które nie zgadzają się na aborcję i zgadzają się. Nie ma czegoś takiego. Trzeba stanąć po konkretnej stronie, trzeba wybrać swoje wartości i o tym też był właśnie czas protest. O to chodziło. Możemy decydować o sobie, możemy wybierać swoje poglądy, możemy decydować o swoich ciałach i przynależymy do konkretnych zbiorowości, możemy stawać po konkretnej stronie i to jest nasze prawo. I w ten sposób kończymy. Dziękujemy.